kocham Mercedesy. Kocham je na tyle, że nawet sam używam prywatnie i faworyzuję je też spośród innych aut, które mam przyjemność testować. Kolejny dzień Royal Tripa. E-klasą przyjechałem do Elbląga i w dzisiejszym filmie zobaczycie tada! AMG GTC o mocy 557 koni mechanicznych. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five! Merry Christmas! Wizualnie ten samochód niewiele różni się od AMG GTR-a, ale to, co najbardziej przykuwa uwagę i taka największa różnica, to jest to, co jest tutaj, czyli spoiler wysuwany, jeżeli jest wysunięty, to z tyłu też dziwnie wygląda. Zobaczcie, jest taki dziwny. Wygląda troszeczkę jak Panamera, troszeczkę jak Audi A7. No i moim skromnym zdaniem ten tył został trochę popsuty przez ten spoiler. W AMG GT w tych modelach powinien być stały spoiler i to by robiło robotę. Ale z drugiej strony, za co dopłacać 200 tysięcy złotych? Linia nadwozia jednak ratuje to, co się tutaj dzieje z profilu. Czyli bardzo długa maska, bardzo długi przód, na którym można by się położyć, opalać i zrobić sobie imprezę dla czterech osób, dokładając tylko krzesełka dookoła. I w połowie samochodu zaczynający się kokpit, kabina, która ciągnie się aż do końca samochodu. Mimo że ten tył jest bardzo skoszony i wydaje się to takim malutkim bagażnikiem, to ja zaraz wam pokażę, że on tak naprawdę nie jest jakiś turbo mały. Odpalmy sobie przy okazji samochód i otworzę wam bagażnik. Zaraz przygazujemy, na wszystko przyjdzie czas. I zaraz wam pokażę, że rzeczywiście tych... Cześć, hej! Zaraz wam pokażę, że rzeczywiście ten bagażnik nie jest mały. Jest dużo większy niż na przykład najnowsza Toyota Supra. Cała klapa bagażnika jest otwierana razem z szybą, przez co naprawdę dużo miejsca się tu tworzy. Dodatkowe komory po bokach. Tutaj mamy też roletę, można ją sobie zasunąć, jeżeli mamy dużo bagażu i nie chcemy, żeby latał nam do przodu. O, jaki ładny kaszkiet od właściciela. Kurde, no jak tu sądzicie? Powinienem w takim nagrywać? Czy nie? Masakra! Dobra, zostawiam. I słuchajcie, duży bagażnik, ale zamkniemy go. W niektórych autach tego typu w bagażniku są butle z nitro. Tutaj jednak mamy tą seryjną wersję. Zamkniemy go, ale dziwnie się zamyka. No i to jak już jest odpalony, no to posłuchajmy, jak brzmi wydech w tym samochodzie. Aczkolwiek nie oszukujmy się, że jak spotkasz takie auto na drodze, które na trybie race daje gazu, dociska, strzela z wydechu, no to i tak robi robotę. Oryginalne felgi AMG, 20-calowe z czerwonymi zaciskami. Niestety nie są ceramiczne, ale nie zmienia to faktu, że hamują dobrze. Widzę, że ładne czernidło tu zostało grane, pięknie przygotowane do nagrania. W ogóle taka ciekawostka też wam powiem, że ten samochód zdobyłem jakieś pół godziny przed tym nagraniem, bo napisał do mnie właściciel samochodu, właściciel firmy Car Deluxe Gdańsk i powiedział do mnie, że ma takiego GTC do nagrania, jeżeli bym chciał, to mogę nagrać. On jest w całkiem ciekawym kolorze, ponieważ progi ma czarne, takie wręcz piano black. Kurczę, jak się brudzą, masakra, auto dopiero co na mini było. Czarne lusterka, tutaj jest szary, ale fajne ma dokładki, oprócz tego, że czerwone zaciski hamulcowe, fajne ma dokładki na splitterze i na całym przodzie, na zderzaku. Splitter razem z dokładkami ze zderzakiem ma czerwone dokładki. I tak samo jest z tyłu. Z tyłu, jak widzicie, przy dyfuzorze czerwone dodatki. O, z tej perspektywy wygląda już całkiem ciekawie. Wersja C, czyli coupé, to jest, można powiedzieć, pośrednia wersja pomiędzy AMG GTS-em, którego widzieliście w moim poprzednim odcinku, jakoś półtora roku temu nagrywałem ten samochód we Wrocławiu, i między wersją GTR. GTC ma 557 koni,
GTS ma 510 albo Polift 520, jakoś tak to było, a wersja GTR ma 585 koni. No chyba, że jesteś Jose kolekcjonerem, który robi samochody na prawie 800 koni. Wersja słynna Drifta ma 765 koni, możecie w wielu filmach zobaczyć ten samochód, bo robiłem i Ubera, i testy, i na zloty jeździłem tym samochodem. Więc ten model, ta gama samochodów Mercedesa jest mi dość dobrze znana. Jak to tutaj wygląda? To ci nie zna taka. W Porsche Turbo S było tu ładniejsze, ładnie wykonane. Przejdźmy więc do środka. Na progach witają nas jeszcze foliki oryginalne, więc widzicie, samochód jest nówka sztuka. W drzwiach nic się nie dzieje specjalnego, skóra. Tutaj Alcantara, kierownica bardzo ładna, z dodatkami Piano Black. Tutaj wszystkie tryby. Race, Sport Plus, SK i Comfort. Ojejku, jaki on cichy jest na komforcie. Jakby nie był odpalony, jak Tesla. A teraz jeszcze raz na Race. O, i to już jest dźwięk. Przepustnice się otwierają. Pięknie, pięknie. Proszę tylko nie uszkodzić. Dziękuję. Proste czarne fotele z logo AMG. Na środku logo Affalterbach. Wejdźmy sobie jeszcze. Zobaczmy. Tutaj dodatki karbonowe, to akurat bardzo ładnie wygląda, karboniki. To jest chyba jedyny, razem z boczkami tutaj przy klamkach, jedyny element karbonu w tym samochodzie. Bardzo duży dach, panoramiczny wręcz chyba, a on jest otwierany? Nie gadajcie, że on jest otwierany. Nie, nie może być otwierany. Wentylacja, grzanie tyłka. Z tyłu macie tutaj taką, też w Piano Black, taką belkę. Rozpórką tego nie nazwę, raczej belka zwykła. Otwórzmy sobie też silnik, popatrzmy na te V8 biturbo. Emre Sobos robił ten silnik, jak widzicie, jest plakietka. Całość wygląda naprawdę estetycznie. On jest bardzo agresywny, bardzo mi się podoba, jeszcze po faceliftingu. Co ciekawe, kiedyś widziałem też, że jacyś ancymoni wyciągali ten znaczek i robili z tego miskę i jedli sobie płatki. Nie wiem, czy w Rosji to było, czy gdzieś. Poszerzony nie jest zbytnio, bo on już jest sam w sobie szeroki. Dlatego zobaczcie, że te poszerzenia giną troszeczkę. Tutaj nie zobaczymy dużej różnicy. Bul, 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 bul. Dobra, już woła mnie do jazdy, więc trzeba się nim przejechać. O, to jest to miejsce. To jest moje miejsce. Jedziemy. Patrzcie, czerwone pasy pasujące do... Fitują te pasy do całej stylistyki auta na dodatki czerwone. Jest tu coś jeszcze czerwonego oprócz kaszkietu. W tym kaszkiecie może będę jechał. Pomyślą, że właściciel. Nie będą myśleli, że ukradł auto. Uszanowanie. Uszanowanko. O, jaką czapeczkę znalazłem. Podoba się kaszkiet? Dobra. Dobra, może do tyłu. O. Slim Shady. My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie. Nie, patrz mała, jakie mam autko. Fajne, co? Co? Rolnikiem jestem. Gubi trakcję. Mimo, że jest sucho. No, on już ma tą swoją moc. To jest te 560 koni w napędzie na tył. Bardzo ładny kontrast. Na Instagramie takie zdjęcia się fajnie sprzedają. No i znowu ten spoiler, teraz już widzicie, jest wsunięty. No ohydnie to wygląda. To jest bardzo brzydkie. Nie wiem, z której strony musiałbym przejść, żeby ten samochód ograć ładnie z tym tyłem. Zdecydowanie brakuje spoilera. Włączymy sobie tą lotkę. Ona się wsunęła, teraz jest wysunięta. Zobaczyliście w szybie tylnej. Wysuwanie zakończone. Coś tam strzela. No dobra, hamuje. Ale ładnie strzela. Teraz się rozgrzał wydech. Pokażę wam na koniec jeszcze, jak brzmi wydech rozgrzany. Ja nie wierzę. 3,7 do setki. Ale to tylko dlatego tak mało, ponieważ ciężko nim złapać trakcję. Dobry dźwięk. Słuchajcie, mamy prostą, mamy trasę szybkiego ruchu. Szukamy trakcji, mamy trakcję. To jedziemy. Prędkość maksymalna 320 na godzinę. To jest mocno, mocno, mocno. Katalogowo ten samochód kosztuje 851 dokładnie tysięcy złotych, a AMG GTR
trzeba się liczyć z tym, że musicie wydać bańkę. Dla ciekawostki rzucę wam też kilkoma kwotami. Te karbonowe elementy, które wam pokazywałem, ich jest niewiele, a kosztowały 8,5 tysiąca złotych w wersji, żeby je dobrać, doposażyć samochód. Tak samo nagłośnienie. Nagłośnienie Burmester kosztowało 6 tysięcy złotych. Wszystkie takie dodatki, bo ten samochód jest naprawdę mocno wyposażony. To wszystko łączy się w kwotę ponad 850 tysięcy złotych. To jest masakra. Niesamowity samochód. Jeszcze mi strzelił na koniec. Przepięknie. Pięknie. No nie no. To jest masakra, to jest poezja. Samochód niesamowity. Gdybym miał pieniądze, żeby kupić takie auto, na pewno byłby mój. I nie wiem, czy nie wersja właśnie GTC. Na samym rynku jestem w Elblągu. Mam nadzieję, że mnie nie wyrzucą. Bardzo ładne ujęcia można stąd zrobić. Bardzo ładnie to wygląda samochód. Szkoda, że wieje wiatr. To mi przeszkadza trochę w nagraniach, ale przynajmniej nie ma śniegu. Tak jak widzicie, ten tył wygląda jak wygląda. Dlatego trzeba jedną rzecz kliknąć. Jeden przycisk. Tada! I cały samochód wygląda dwa razy lepiej. No żałuję, że nie ma tego sztywnego spoilera, ale jak jest podniesiony, to i tak wygląda spoko. Żeby tradycji stało się zadość, wyciągamy nasz kalendarzyk adwentowy. Tak jak wam mówiłem, seria daily vlogów motoryzacyjnych jest na zasadzie kalendarza adwentowego od 1 do 24 grudnia. To by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to jest głupie, ale ważne. Do jutra. Jeszcze raz podziękowania dla Car Deluxe Gdańsk za użyczenie auta. Do następnego, do jutra. Trzymajcie się, cześć!